Witam Was w sobotę. Otwieram kalendarzyk i dzisiaj nie wiem, który jest. To było wczoraj, dobra, czyli 17. Dzisiaj mamy próbkę perfum. Od razu sprawdzam, jak pachną. Bardzo trafione, takie owocowe, więc są w moim stylu, bo ja takie uwielbiam. I tutaj są nuty też opisane, że są to apetycznie cytrusowe nuty pomarańczy i mandarynki, które pobudzają zmysły niczym pierwszy kęs czystego owocu. I tu w kalendarzu była jeszcze jedna próbka, nie zauważyłam, ale to są te same. Dokładnie tak. Chociaż powiem Wam, że mogli to zrobić w jednej próbce i z tym takim sprayem, bo są takie malutkie. Byłoby to wygodniejsze na pewno do użytkowania niż tak tym patyczkiem, ale zapach jest ładny, więc na pewno zużyję. Przyniosłam też tutaj od razu kosmetyki, które przez cały tydzień się pojawiały. Nie pamiętam co w którym dniu, ale jakby to jest bez znaczenia. Pojawiła się naturalna odżywka nawilżająca. Dzień wcześniej wtedy był szampon, to chyba była niedziela, a to musiało być w poniedziałek, nieważne. Natomiast myłam już włosy zarówno jednym, jak i drugim produktem i bardzo mi się podoba. Szampon jak szampon, wiadomo. Natomiast odżywka fajnie te włoski nawilża. One są takie, jak ja lubię, czyli właśnie sypkie, dobrze się rozczesują. I mimo, że nałożyłam na całej długości włosów, razem oczywiście tutaj z głową, nasadą, no to nie przytłuściły mi się tak szybko włosy. Mam dzisiaj trzeci dzień, co prawda trzeba spryskać szamponem delikatnie, ale często było tak, że już w drugim dniu musiałam, a teraz tak nie było, więc no myślę, że naprawdę może być to spoko produkt. Tutaj probiotyczny żel do mycia, no to po prostu, wiecie, żel do mycia. Co tutaj więcej mówi? Odmładzające kwiatowe, użyłam go na razie w sumie raz albo dwa. Spoko jest, jakby no na razie jeszcze nic więcej nie mogę powiedzieć na jego temat. Ultra nawilżający krem i on jest naprawdę bardzo fajny. Teraz go cały czas sobie na noc stosuję i bardzo jest taka milutka ta buźka nawilżona. Od razu czuć, że faktycznie no ona taka jest, no tak jak mówię, taka gładka, miękka, więc fajnie, że robi to, co powinien robić. I tak jak mówię, stosuję sobie go teraz na noc. Były też musujące kryształki, ale jak widzicie, jeszcze są zamknięte. Tutaj Wam jeszcze pokażę moje nowe paznokcie. W ogóle jestem w szoku, że sobie takie zrobiłam, bo ja zawsze jednolite. I przeważnie nudy, natomiast raz do roku się zaszaleję. I często męczyłam się z czerwonym, jednak to nie jest dla mnie kolor. A tutaj wybrałam taką butelkową zieleń. No tutaj w kamerze może być to troszkę przekłamane. Wczoraj robiłam właśnie na raty jedną rękę przed pracą, drugą po. I dobrze, że tak zrobiłam, bo już byłam na sam koniec dnia tak zmęczona, że chyba nie ogarnęłabym dwóch. A tak to w ogóle bym pewnie nie ogarnęła, olałabym to. A tak to jak już miałam jedną zrobioną, to jakoś tak poszło po prostu sprawniej. Jeszcze Wam się dzisiaj nie pokazywałam, ale ja właśnie już wychodzę, bo zostało mi 15 minut, a pasowałoby jeszcze przygotować stanowisko pracy. Mam teraz chwilę przerwy. O! Już nie mam. Czekają mnie teraz jedne pazurki, henna pudrowa i będę wolna. A tak sobie właśnie spoglądam jeszcze, bo czekam na Kubę. Miał mi jechać rozmienić pieniądze, żebym miała czym wydawać. No i tak powiem Wam, że dzisiaj zrobiłam sobie koczka, ale to było tyle podejść, po prostu jak nie trzeba. I siedzę w domu i sobie tak wiecie, na szybko po prostu zrobię, to wychodzą najpiękniejsze. A jak chcę, żeby był fajny, to niestety nie wiem. Nie wiem dlaczego tak jest, zawsze wychodzi zły. To jest chyba moje 10. podejście do tego, żeby był w miarę okej. Czy Wy też tak macie? A tu jeszcze raz moje paznokcie Wam pokażę. Dajcie znać, jakie Wy w tym roku na święta sobie zrobiłyście. Ja myślałam nad takimi samymi nudami, ale ostatnio miałam, więc stwierdziłam, dobra, szalejemy, no i szaleństwo jest konkretne. Godzina 2:21, a ja jeszcze tutaj
sobie buty szykuję do wyjścia, ale tak mi po prostu zeszło dzisiaj. Biorę też produkty do laminacji, może sobie zrobię dzisiaj, może jutro. Także tak, widzę, że zaczęło sypać coś, więc dobra, zbieram się. Jeszcze pasowałoby mi tutaj odkurzyć i wymyć podłogi, także najpierw zjem i może jeszcze tutaj przylecę za chwilkę. W tym vlogu pokazywałam Wam ten sprzęt, tylko był zapakowany. Ja go przed chwilą przecierałam, a mimo to zostały takie nieładne maziaki, ale mam taki jeden płyn z Job, który muszę zamówić i po nim właśnie nic takiego nie zostaje. To samo jest na okapie, więc po prostu ogarnę ten temat. Ale w końcu będzie pieczone tak jak należy. Za chwilę robimy pizzę, więc przetestujemy sobie piekarnik. I mega, mega się jaram, bo ja uwielbiam piec, więc to będzie teraz czysta przyjemność. No i przy okazji jeszcze płyty. Też bardzo, bardzo chciałam je mieć, bo jednak ja zawsze byłam przyzwyczajona do indukcji w domu. Plus jeszcze to, że no, ta kuchenka gazowa się dosyć tak szybko brudzi, wszystko gdzieś tam spada. Później się nie chciało tego czyścić, bo to trzeba wszystko ściągać. A tutaj po prostu przetrzemy płytę i będzie git. Także naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu ten sprzęt został zmieniony. Tutaj jeszcze wymalowaliśmy płytki, bo trzeba było ściągnąć te przyprawy, ponieważ nie zmieszczą się już te najniższe, żeby leżały sobie na blacie, więc będzie trzeba je też przykleić. No, a te były w sumie 3 rzędy. Kupiliśmy w Kauflandzie jeszcze takiego werger szpinaka. Zawsze kupowaliśmy w Lidlu tego burgera jaglanego, ale nam go wycofali. No i tutaj z tej firmy w Kauflandzie było dużo różnych takich burgerów do wyboru, natomiast nie wiem, nie ma już. Także wzięliśmy coś, co było jedyne i zobaczymy jutro na kolację, jak to będzie smakować. Jak widzieliście, byliśmy w galerii. Nie wszystko mogę Wam pokazać, bo są to różne prezenty. A ten vlogmas chyba pójdzie, no raczej na pewno przed Wigilią. Natomiast w ogóle w Kauflandzie była promka na dobrą kalorię, a że teraz właśnie w pracy jest dosyć spory maraton i mimo, że robię sobie przerwy na obiad, to jednak różnie to wychodzi, szczerze powiedziawszy. Także wzięłam trochę takich batoników, one mają naprawdę bardzo dobre, czyste składy, nie mają cukru, więc mam dwa takie chrupiące orzechy. Wzięłam też kokos i pomarańcza. Tych jestem bardzo ciekawa, nerkowce i kawę, kokos i orzech, te bardzo lubię zresztą. Tu jabłko, cynamon, bo tak stwierdziłam, że będzie właśnie świątecznie, ale ten wzięłam już jeden. Kupiłam sobie taki płyn do makijażu dwufazowy do pracy, ponieważ on mi się fajnie sprawdza, jak sobie przycinam oczko, znaczy przycinam, Boże, odcinam po malowaniu powiekę. On bardzo dobrze radzi sobie z takim zagruntowanym makijażem, w sensie baza, korektor. Nie każdy się do tego sprawdza, a on właśnie jest najlepszy. I w Hebe Kuba sobie wziął takie perfumy Davida Beckhama, a ja standardowo ten Lady's Peach Stick. I proszę mi nie pisać, że to jest niezdrowe, bo ja wszystko wiem, ale po prostu on mi się najlepiej sprawdza. Uwielbiam go i trudno, będę go używać. Nie wiem, czy ja Wam ostatnio pokazywałam, jak robiłam na obiad pizzę, ale jeżeli chcecie taką zdrowszą wersję, no to tutaj macie przepis, zróbcie sobie screena. Ja robię zawsze z podwójnej porcji, co zresztą widać, jak sobie tam zapisałam gramaturę długopisem, z tego względu, że wtedy wychodzą dwie. Jedna mniejsza dla mnie,
i większa dla Kuby. Ogólnie w tamtym piekarniku starym mieliśmy dwie takie tacki równe, więc tam zawsze te pizze układałam. No a tutaj jest jedna i drugą zrobiłam po prostu w formie z tarty, ale jakby nie ma to znaczenia. Mam ochotę zacząć dzisiaj od tego. 18. Dzisiaj była relaksująca sól do stóp, więc jak się wyrobię przed świętami, to sobie może zrobię jakieś spa. Ale mam obsługę. Zażyczyłam sobie herbatki, no bo coś się źle czuję. A tu proszę, w jednym kubeczku Gripex, w drugim aspirynka. No a teraz jeszcze wjedzie reszta pizzy na śniadanko. Możeć nie umierać. Nie no, przyszłam wam pokazać, co ten mój mąż dzisiaj robi od samego rana. Była godzina chyba 4:40, jak wysłał mi snapa z kuchni. Oczywiście ja spałam wtedy. Zaczął robić sobie tutaj wywar, rosołek, na którym będzie zrobiona ogórkowa, bo my tak na kolację lubimy sobie właśnie w tygodniu zjeść ciepłą zupkę. Tutaj ugotował mi też kaszę jaglaną, później będę robiła sernik taki właśnie z nią, twarogiem, pokażę wam. A dodatkowo jeszcze upiekł chleb. Pozostały nam drożdże z tej pizzy, którą jedliśmy na kolację i śniadanie. No i stwierdził, że w sumie no są drożdże, to co on ma robić o takiej godzinie? Upieczy sobie chlebek, a co? Także no naprawdę, po prostu jestem w szoku. O, proszę bardzo. Co Kuba robiłeś dzisiaj od 4:30? Gotowałem. A ja dzisiaj testowałam nowy wałek z Rossmana. Już go raz nałożyłam, jestem już ochrana, ale za lekko zwinęłam i niby były loczki, ale jednak one się takie zrobiły. Nawet nie fale, na początku było spoko, ale wiadomo, że one w ciągu dnia gdzieś tam się troszkę tak wyprostują i tutaj faktycznie już poszło to w nieciekawą stronę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dzisiaj, ponieważ ścisnęłam mocniej, także zaraz, albo w sumie już. I do lustra będzie mi wygodniej pokazać wam cały efekt. To są takie fale. Jak kiedyś zawijałam na pasek od szlafroka tak bardzo mocno, to wychodziły totalne sprężynki, któż to się dowija. A tutaj od razu fale i jestem bardzo ciekawa, jak to się utrzyma, bo jakby tak cały dzień faktycznie, to byłoby naprawdę super. Przygotowałam tutaj już wszystkie składniki tego serniczka. W sumie będę robiła go pierwszy raz, więc mam nadzieję, że jest dobry. Ale tak, ugotowana kasza jaglana, jogurt naturalny, twaróg półtłusty, erytrytol, 3 jajeczka i aromat waniliowy. Co prawda powinna być normalna laska wanilii, ale nie mam, więc się posłużę tym. Jeszcze tutaj na szybko zrobię sobie obiad na kolejne 3 dni, bo na dzisiaj mamy, więc chociaż tyle spokoju. Będzie to spaghetti bolognese, tylko zamiast mięska tofu w różnych przyprawach. Papryka wędzona, kurkuma, pieprz, sól, papryka może słodka też,
Zaraz coś powrzucam i najpierw podsmażę je. Ja je tak rozdrabniam do spaghetti, jak mięso właśnie mielone, czyli wiecie, jak najmniejsze kawałeczki. Przesmażam, a następnie zalewam passatą. W międzyczasie ugotuję sobie jeszcze makaron, wszystko razem połączę i do pojemniczków.